Szczęść Boże. Paweł Chmielewski, PCH24TV. Moim gościem jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak, teolog, duszpasterz, wykładowca papieskiego Wydziału Teologicznego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, amen. Szczęść Boże. Witam panie redaktorze, witam słuchacze. Księże profesorze, w naszej ostatniej rozmowie rozmawialiśmy o słowach Benedykta XVI, który mówił w wywiadzie sprzed 2 lat o takich znakach antychrysta, które są dzisiaj widoczne w społeczeństwie zachodnim. Papież emeryt, jak to się o nim mówi, wspominał też o budowaniu takiego antychrześcijańskiego wyznania wiary, o tym, że takie właśnie antychrześcijańskie credo zastępuje normalne chrześcijańskie credo, które jest podstawą naszej całej cywilizacji. Papież Benedykt wspominał i w tym wywiadzie, i wcześniej, że takie zjawisko widoczne jest nie tylko w samym świeckim społeczeństwie, ale także wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej, w Kościele katolickim i także wśród innych chrześcijan. I o tym właśnie wątku chciałbym dzisiaj z księdzem profesorem porozmawiać, bo kilka tygodni temu wstrząsnęła, można powiedzieć, opinią chrześcijańską, właśnie nie tylko katolicką, ale chrześcijańską na świecie, wiadomość z Danii. Bo w Danii tamtejsze towarzystwo biblijne wydało takie tłumaczenie Pisma Świętego, teraz Starego Testamentu, bo już wcześniej było to tłumaczenie Nowego Testamentu, ocenzurowane. Ocenzurowane albo po prostu przekłamane. I oto w tym tłumaczeniu duńskim, wydanym przede wszystkim przez protestantów, to trzeba podkreślić, w tym wydaniu duńskim nie ma za bardzo słów Izrael, tylko to zastąpione jest słowem my. Nie ma też wielu odniesień do łaski. Rzekomo to towarzystwo tłumaczy, że chciało, aby współcześni, zaświadczeni Duńczycy mogli lepiej pojmować dzięki temu Słowo Boże, ale krytycy mówią, że tutaj jakiś wpływ mogła mieć też duża muzułmańska społeczność w Danii, która na słowo Izrael reaguje raczej dosyć wybuchowo. Jak ksiądz profesor patrzy na takie tłumaczenia, czy takie przeinaczania Pisma Świętego? Czy można tak mocno ingerować w święty tekst, żeby go lepiej, jak to się mówi, podawać współczesnemu człowiekowi? No, reaguje ze smutkiem, reaguje z drżeniem i bojaźnią Bożą. Przychodzi mi od razu na myśl wstęp, który kiedyś natrafiłem, napisany przez Józefa Ratzingera, który natrafiłem w takiej książce L'esegesi i oggi, czyli egzegeza dzisiejsza. To był wstęp do zbioru różnych esejów czy materiałów naukowych dotyczących studiowania Pisma Świętego i rozpoczął mniej więcej w ten sposób ten wstęp. Tak jak wiemy, Pismo Święte uczy, że przed powrotem na ziemię Chrystusa chwalebnego pojawi się duch nieprawości, antychryst. Z wiekiem coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że jeśli przyjdzie antychryst, będzie wspaniałym biblistą. To poruszyło też Józefa Ratzingera już jako papieża, kiedy z ust kardynała Giacomo Biffiego się dowiedział, bo sobie przypomniał, że u Sołowiowa właśnie antychrysty i główna postać jego krótkiej opowieści antychryście jest po doktoracie z Biblii. To w Tybince. Jest świetnym biblistą. To zresztą papież Benedykt użył tej inspiracji w opisie drugiej pokusy Jezusa na pustyni, w książce Jezus Nazaretu, gdzie diabeł występuje w todze teologa i namawia Jezusa do dysputy teologicznej. To jest dysputa o przecinki, o dowolną kompilację słów, cytatów, tekstów. To jest, chce go namówić na kłótnie o problem interpretacji, hermeneutyki, tłumaczeń i tak dalej. Ja myślę, że to jest pokłosie tego właśnie eksperymentowania z Biblią, podejścia, które przed 140 laty zaczęło się w łonie biblistów luterańskich, Reimarus, Renan, Strauss, Drews. Potem także przejęli tę manierę katolicy, teologowie, bibliści katolicy, to znaczy, żeby Pismo Święte przestać traktować jako miejsce, z którego przemawia do nas Bóg. Tak jak dla każdego wierzącego Żyda w Starym Testamencie, jak i dla każdego wierzącego chrześcijanina, pasterza,
Pismo Święte było odczytywane do tej pory jako miejsce, w którym tekst przemienia się w żywe Słowo Boga. Chodziło o to, żeby dotarł do nas głos Boga z Synaju, głos Jezusa z góry błogosławieństw, głos Boga żywego, dlatego do tej pory też zawsze uczono, żeby Pismo Święte otwierać i odczytywać go, szukając w sobie tego samego ducha, z którego natchnienia zostały spisane Księgi Pisma Świętego, żeby także odczytywać Pismo Święte w zgodzie też z żywą tradycją Kościoła, bo Kościół jest nie tylko depozytariuszem Pisma Świętego, ale jest pierwszym świadkiem spełnienia się tego słowa, które zostało spisane. No i sam Kościół spisał to Słowo Boga. Natomiast to, co się wydarzyło w Danii, trzeba powiedzieć, że parę lat temu pojawił się już sam Nowy Testament właśnie w tym takim nowym tłumaczeniu, a teraz całe Pismo Święte. No i nawet sam fakt, że Pismo Święte zostaje poddane korekcie, czyli cenzurze, że to znaczy, że jest traktowane jako każdy inny tekst, który można poddać analizie w oparciu o metody, które są używane do analizy tekstów literackich czy historycznych, gdzie do tej pory bibliści w świetle tak zwanej naukowości decydowali arbitralnie, które teksty należy uznać za autentyczne, a które są naleciałością. Stąd właśnie wyłonił się, wyszedł jak zły duch z butelki, duch relatywizmu w Kościele. Właśnie z tego podważania autentyczności Pismo Święte przestaje być już traktowane jako autentyczne źródło, czy jeden z kanałów objawienia Boga żywego, miejsce, poprzez które przemawia Bóg do nas, to zaczyna być traktowane jako martwy tekst, który można poddać interpretacji, manipulacji, czy takim arbitralnym zabiegom, jakiego dokonali Duńczycy. To znaczy, że pozbawili Nowy Testament takich słów jak grzech, jak nawrócenie, jak łaska, w przekonaniu, że do dzisiejszych ludzi te słowa już nie przemawiają, no bo już nie są w ich codziennym słowniku. To jest groźne, dlatego że to ma wpływ na spostrzeganie w ogóle życia w Kościele, na podejście do wielu spraw w Kościele, które łączą się z tak zwaną nadprzyrodzonością. Dam tylko przykład z ostatniej książki, wspólnej książki, która wywołała tyle szumu, napisanej razem przez kardynała Roberta Saracha i papieża Benedykta XVI o celibacie. W eseju, który rozpoczyna Benedykt XVI dotyczących dziejów historii celibatu w Kościele, genialnym to jest ten właśnie Ratzinger, którego kochamy, którego posługa polega na tym, że kochać to znaczy mówić jasno. Zwłaszcza jeśli się mówi o rzeczach najważniejszych. I on, mówiąc o celibacie, czyli powiedzmy, mówimy o temacie całkowicie innym niż w stosunku do tego, o czym rozmawiamy. A Benedykt XVI nagle mówi coś takiego, że dzisiejsze zakwestionowanie roli celibatu w Kościele i jego sens nadprzyrodzony łączy z wielkim błędem, którym było dopuszczenie w Kościele do nadużywania metod historyczno-krytycznych w podejściu do Pisma Świętego. Jeśli na Słowo Boga zostaje nałożony kaganiec cenzury albo przedestylowania tego, co Bóg ma do powiedzenia współczesnemu człowiekowi, decydujemy my, redaktorzy, albo my, tłumacze, albo my, egzegeci, no to jest nieszczęście. Bo wtedy pojawia się ktoś, kto staje jako przeszkoda w relacji Bóg-człowiek. I być może mamy do czynienia z tym, o czym mówił papież Benedykt ostatnio, czyli przestrzegał przed duchową mocą Antychrysta. Antychryst robi wszystko, żeby zaciemnić albo zasłonić działanie Chrystusa w naszym życiu. To jest niebezpieczne, jeśli to już nie chodzi tylko o politykę, polityczną poprawność dotyczącą tego, że słowo Izrael może się źle kojarzyć. Spróbujmy wyrzucić ze Starego Testamentu wszystkie miejsca, gdzie pojawia się słowo Izrael, a już nie będzie proroków. Jeśli dokonano czegoś takiego właśnie w Nowym Testamencie, wyjaśniając, żeby to się nie kojarzyło z państwem,
znajdującym się na Bliskim Wschodzie, no to jest smutne i to jest niebezpieczne. Odczuwam wobec takich przykładów nie tylko, powiedzmy, niechęć, ale trwogę. No właśnie, ale to Dania, protestanci, ktoś mógłby powiedzieć w Kościele katolickim, wydaje się, że jest przecież lepiej. Ja taki mały, trochę już starszy nawet przykład z naszego polskiego kościelnego podwórka, bo mamy obecnie w obiegu tekst nowenny do Miłosierdzia Bożego, bazujący na dzienniczku świętej Faustyny i tam w dzienniczku czytamy w piątym dniu, ja pozwolę sobie to przytoczyć, powiada Pan, dziś sprowadź mi duszę heretyków i odszczepieńców i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. Natomiast w zatwierdzonym tekście i podanym do modlitwy katolikom w Polsce czytamy, dziś sprowadź mi duszę braci odłączonych, nie heretyków i odszczepieńców, ale braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. Jak ksiądz profesor na takie korygowanie, no nie tak świętego tekstu jak samo pismo, ale jednak niezwykle ważnego dla katolików na całym świecie patrzy. Czy takie rzeczy są dopuszczalne? To się przecież dzieje w Polsce. Mogę się tylko pocieszać, że pan redaktor posługuje się wersją dla sióstr zakonnych. Tak, prawda, ale ona jest wydawana, to też wydawnictwo świętego Wojciecha, oczywiście, to się pojawia. Oczywiście żartuję, bo tak wyglądały psalterze, zwłaszcza zawierające tak zwane psalmy złorzeczące. Te, które w zbiorach, które były używane przez niektóre klasztory żeńskie, no i tam wtedy właśnie dokonywano takiej, przepraszam za określenie, kastracji tekstów Pisma Świętego, żeby nie było zbyt dosadne albo gorszące. Sama siostra Faustyna przecież przez Panią Bożym Miłosierdziu przeszła tajemnice bardzo bolesne w Kościele. Przecież był czas i on trwał około 30 lat, gdzie teksty siostry Faustyny i dzienniczek był obłożony zakazem publikowania i rozpowszechnienia przez święte oficje. A jednocześnie biskup ówczesny Karol Wojtyła na soborze, kiedy pytał się kardynała Ottawianiego, szefa świętego oficjum, co ma zrobić, to usłyszał, gromadź materiały. Nie zniechęcaj się, to kiedy, bo przyjdzie kiedyś przełom. I Ottawianie miał rację. On to był stary, można byłoby powiedzieć, wyjadać, jeśli chodzi o z jednej strony trudności w Kościele, a z drugiej strony, że prędzej czy później zawsze Duch Święty się jakoś przepcha przez te nasze trudności. Ale ewidentnie potem okazało się, że to, co budziło wątpliwości w świętym oficjum w stosunku do siostry Faustyny, to nie był sam tekst, tylko właśnie tłumaczenie. Tłumaczenie okazało się tak fatalne, tak złe, że niektóre fragmenty budziły wątpliwości doktrynalne. Tutaj, no, w tym wypadku to mamy raczej do czynienia z tak zwanym demonem politycznej poprawności. No, ja sam pamiętam na obronie mojego doktoratu na KUL-u, jeden z recenzentów zarzucił mi posługiwanie się pojęciem poganie. Przecież od Soboru Watykańskiego już nie ma takiego pojęcia jak poganie. Jeśli mówimy o ludziach dobrej woli, albo w inny sposób. No, uratowałem się wtedy, posługując się kilkoma cytatami z papieży XX wieku, którzy jednak mówili, że należy głosić Ewangelię poganą. No, jeśli kogoś gorszy słowo poganin albo słowo heretyk, no to jeszcze jakby, nie wiem co powiedzieć, nie zna życia. Oczywiście. No ale to takie drobne, można powiedzieć, przykłady trochę marginalium tego istotnego problemu, o którym sam ksiądz profesor mówił przy okazji tej sprawy z celibatem. No bo właśnie wydaje się, że dzisiaj masa zamieszania w Kościele katolickim wynika właśnie z takiej zupełnie dowolnej interpretacji Pisma Świętego. Ja chciałbym księdza profesora poprosić o taką, można powiedzieć, wspólną ocenę dwóch podstawowych problemów, które wstrząsały i ciągle wstrząsają Kościołem właśnie z tego powodu. No bo mamy sprawę adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, na podstawie której wiele episkopatów dopuściło rozwodników w nowych związkach do komunii świętej. I jakiś czas temu generał jezuitów, ojciec Arturo Sosa Abascal, powiedział, że no przecież nie wiemy, co tak naprawdę mówił Pan Jezus o małżeństwie, bo wtedy nie było dyktafonu.
No więc możemy to sobie ustalać dosyć arbitralnie, jak nam się to wydaje. No, z drugiej strony z kolei mamy dzisiaj wielką ofensywę, żeby zmienić nauczanie Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu, chociaż zapisy Pisma Świętego są zupełnie jasne. Zarówno w Starym Testamencie, jak i u świętego Pawła bardzo wyraźnie przedstawia się stosunek katolików do homoseksualizmu, tego problemu. W całej nauce katolickiej to też jest wyraźnie wyłożone. A mimo tego jest wielki front, żeby to zmienić i żeby zacząć nawet błogosławić takie związki. Czy to też jest właśnie ten problem wynikający z całkowitego odejścia od właściwego odczytania Pisma Świętego i zastępowania interpretacji Pisma Świętego jakimiś zupełnie opartymi na współczesnych tylko wyobrażeniach sposobami? Jak to się z profesor widzi? Też przypomina mi się taki epizod wiele lat temu, jak po raz pierwszy profesorowie KUL-u przyjechali odwiedzić swojego dawnego przyjaciela i współprofesora wybranego na stolicę Piotrową, Jana Pawła II. I przynieśli mu taką potężną księgę pierwszej encykliki Redemptor Hominis z komentarzami. Jan Paweł II zrobił taki gest znaczący, nie? Wziął tę księgę w ręce, tak ważył ją, żeby pokazać, że ona, jaka ona jest potężna, i powiedział: encyklika, komentarze. Oczywiście to było wiele lat temu i powiedzmy wtedy można było jeszcze zareagować ironią na problem nieproporcjonalnej wielkości komentarzy do źródła. Dzisiaj mamy problem inny, problem właściwie prawie, że już całkowitej dowolności w interpretowaniu, podejściu i do Pisma Świętego, i do dokumentów Kościoła, i do najważniejszych dokumentów tradycji, że właściwie już dzisiaj każdy jest jakby papieżem w swoim własnym życiu i w swojej własnej sprawie. Ześlizgnęliśmy się gdzieś w stronę niebezpiecznego protestantyzmu. To właśnie luteranizm polegał na tym, że sola fide, że wystarczy tylko ufne podejście do Pisma Świętego i otwarcie się całkowicie subiektywne na odczytywanie Pisma Świętego i każdy mógł sobie wydobyć takie znaczenie, jakiego potrzebował, jakie chciał. To jest tak, jakby ksiądz przyszedł na mszę i sobie dobierał czytania do homilii. Ważniejsza homilia niż czytanie. Nie? I tutaj mamy, w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, która już przekroczyła pewien Rubikon, pewną granicę czerwoną. To znaczy, że tak bardzo żeśmy się oddali, przyznaliśmy sobie prawo do dowolności, że oczywiście to występuje pod różnymi postaciami, pod różnymi pojęciami, które są jak zwykle dzisiaj często w nowomowie katolickiej wieloznaczne. Dzięki temu można z jednej strony widzieć, że to jest coś ładnego i pozytywnego, a z drugiej strony przemycić każdą truciznę. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że już jakby brakuje strażników właściwej interpretacji i Pisma Świętego, i innych źródeł kościelnej tradycji, a właściwie teraz obowiązuje pewna dowolność. No, jest to z jednej strony, powiedzmy, być może przyzwolenie do mnożenia się dzisiaj takich postaw, być może dał także i sam papież Franciszek. Kiedy, już nie pamiętam, to chyba w trzecim punkcie Amoris Laetitia, zaznaczył, że dzisiaj Urząd Piotrowy czy Stolica Apostolska nie czuje się w konieczności interpretowania, czy nadawania znaczenia, czy decydowania o wszystkich przejawach wiary i duszpasterstwa, że jakby ta sprawa zostaje przekazana w ręce Konferencji Episkopatu. Możemy dzisiaj mieć taki efekt zamieszania, że w Polsce mamy ludzi, którzy przystępują do Komunii Świętej według uznając, że to jest ciało Chrystusa, a w Niemczech już mamy Komunię Świętą podawaną na talerzykach jak chipsy. Albo w Niemczech mamy drogę synodalną, z którą no, za żadne skarby nie jesteśmy w stanie się utożsamić. W naszym dotychczasowym myśleniu katolickim i nie wiem, spróbuję dać nawet całą moją pensję profesorską komuś, kto zdecyduje się odnaleźć całkowitą zbieżność między
dokumentami drogi synodalnej Kościoła niemieckiego, a zawartością katechizmu Kościoła katolickiego. No, mamy coraz więcej dowolności, coraz więcej właśnie takiego protestanckiego podejścia, jakby człowiek, każdy miał prawo nadawać swoje własne znaczenie Słowu Boga, symbolom, regułom moralnym. No i stąd chaos. No, jest pewne niebezpieczeństwo, które się kryje w postulatach typu trzeba zdobyć się na nowe paradygmaty teologii, albo także w stwierdzeniach, że duszpasterstwo wyprzedza dogmaty, albo też powiedzmy taka całkowicie dowolność, którą czasami znajdowałem, choćby nawet u kardynała Waltera Kaspera, rozumienia tradycji kościelnej, że jakby można było pogodzić to, że coś, co kiedyś było plusem, a dzisiaj jest minusem, można to uzasadnić dynamiką albo prawami rozwoju doktryny bądź tradycji katolickiej. No, no nieraz nie da się takich rzeczy zaakceptować, no bo wtedy to, co wczoraj było kłamstwem, dzisiaj jest prawdą, to, co wczoraj było dobrem, dzisiaj jest już złem. Przypomina mi się Jan Paweł II, kiedy w Patinie jednego razu powiedział, że to, co do niedawna jeszcze było traktowane jako grzech śmiertelny i budziło trwogę w sercach wielu katolików, dzisiaj nie tylko, że jest uznawane za coś dobrego, ale nawet otrzymało prawo obywatelstwa w cywilizacji zachodniej. No przecież mamy dzisiaj wiele ewidentnych grzechów śmiertelnych, czyli to nie jest coś, co jest powiedzmy dla nas katolików brzydkie, albo nam się to nie podoba. My wiemy, że jakaś postawa albo jakiś czyn prowadzi do potępienia wiecznego, czyli tutaj się nie żartuje. Tutaj w grę wchodzi najwyższa stawka, przyszłość, dobro człowieka. I to w takim właśnie ostatecznym znaczeniu. Jeśli coś takiego dzisiaj jest podawane jako tak zwane wartości europejskie, no choćby właśnie podejście do tak zwanych małżeństw homoseksualnych, czy podejście do antykoncepcji, czy podejście do aborcji, przecież no, ma rację papież Benedykt, który mówi, że dzisiaj jednym z największych problemów Kościoła to jest lęk, związany właśnie z tą duchową, czy taką właśnie moralną, czy antymoralną przemocą, jaką stosuje mentalność pod tytułem antychryst, że jeśli ktoś będzie dzisiaj odważał się bronić albo sprzeciwiać tym rzeczom, no to zostanie natychmiast wykluczony. Nie zostanie już zaproszony do debaty, zostanie potraktowany jako ktoś, z kim nie warto gadać. No być może to jest jeden z powodów, dla których niebawem spadną na nas katolików, pasterzy, teologów, świeckich, świadomych katolików, restrykcje i prześladowania. A księże profesorze, mówi ksiądz o tym braku jedności i tych różnych dowolnych interpretacjach. Można powiedzieć, że to chyba najwyraźniej widać w tym, że dzisiaj nawet nie modlimy się już tak samo modlitwą pańską w całym Kościele katolickim, bo o ile w Polsce, bazując na tekście łacińskim, który z kolei oparty jest na tekście greckim samego Pisma Świętego, opowiadamy i nie budź nas na pokuszenie, to w niektórych krajach zachodnich już tak się nie mówi, bo to zostało uznane za niepoprawne, niezrozumiałe, za sprzeczne z obrazem Boga, jaki się dzisiaj żywi i powiada się choćby po włosku i nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. Jak ksiądz profesor patrzy na zmienianie nawet samej modlitwy pańskiej, uświęconej przecież, te tłumaczenia są uświęcone wielowiekową tradycją i zupełnie wyraźnie oparte o grecki oryginał. Czy to też możemy sobie tak dowolnie zmieniać? O czym świadczy to, że nawet tutaj nie ma już jedności między nami? Oczywiście, że te próby tych zmian, czy korekty, czy udziejszania modlitw, którymi się posługujemy, mają pewne racje, mogą mieć pewne racje dzisiaj teologiczne. Ale z drugiej strony chodzi o modlitwy, które są, one są nie tylko używane przez nas, one krążą w naszej krwi, one przechodzą przez nasze nerki, przez nasze zwoje mózgowe, one stanowią część nas,
Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, to są modlitwy, które stanowią element naszej świadomości i podświadomości. Ja byłem kapelanem w szpitalu, ja wiem, jak się zachowują osoby, które tracą pamięć albo które są pozbawione świadomości, a jednak mimo tego automatycznie odmawiają modlitwę Pańską albo zdrowaś Maryjo. I teraz dokonywanie takich właśnie arbitralnych, szybkich zmian w tej chwili w sposobie modlenia się, to przypomina próbę wymiany koni w galopie. To znaczy, że bryczka może wylecieć z orbity albo woźnica się przestanie orientować, w którą stronę ma jechać. To oczywiście dotyczy właśnie tego wspomnianego fragmentu nie wódź nas na pokoszenie albo nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale tak samo też wcześniej we Francji, wiele lat temu już próbowano właśnie zmienić też zdrowaś Maryjo, zamiast Ave Maria, raduj się Maryjo. No takie właśnie różne, to mnie też, jeśli mnie, staremu księdzu, już przeszkadza to, że co jakiś czas w lekcjonarzach mszalnych są wprowadzane poprawki do tych lekcjonarzy, podczas gdy ucho się przyzwyczaja do brzmienia Słowa Bożego. No, język jest pewnym wehikułem, jest pewnym nośnikiem. Pojęcia pełnią rolę także jakby materii sakramentu nieraz. Słowo Boga to jest Duch Święty zawarty w ludzkiej gramatyce, w ludzkiej semantyce. O tym mówi papież Benedykt XVI, kiedy mówi o sakramentalności słowa. To Słowo Boga też jest, niesie łaskę w sobie, czyli obecność żywą Chrystusa pod przykryciem naszego sposobu komunikowania się, werbalizacji. A więc zmiana nagle materii, która niesie łaskę, no zawsze jest ryzykowna. No. Nie jestem za tym, żeby to w czambuł krytykować. Nie, oczywiście, wsłuchujemy się w rację i pasterzy, i teologów, ludzi, którzy czasami pod wpływem, powiedzmy, najlepszego ducha proponują coś takiego, ale uważałbym na tę potrzebę nieustannego zmieniania wszystkiego w tej chwili. No właśnie, mamy taką potrzebę, jak ksiądz profesor mówi, nieustannego zmieniania wszystkiego i rzeczywiście masa rzeczy się zmienia, nie ma już tej jedności między katolikami w różnych krajach. Czy ksiądz profesor widzi jakieś drogi wyjścia z tego kryzysu, czy też może raczej mamy spodziewać się, że ta dyktatura relatywizmu, ta dyktatura poprawności politycznej, tego takiego cukierkowania Ewangelii przeważy i Kościół przynajmniej w Europie przestanie już zupełnie głosić autentyczne Słowo Boże. Jak ksiądz profesor to postrzega? Co nas może czekać w przyszłości, w tym dzisiaj, w naszym stanie rzeczy? Panie Pawle, ile mamy godzin jeszcze na rozmowę? Proszę spokojnie mówić, to internet przyjmie wiele, a słuchacze księdza profesora na pewno również. To jest pytanie, które otwiera tak wiele różnych ścieżek rozmowy, refleksji. Podsumowująco, taka księdza krótka refleksja, która księdzu w sercu najmocniej leży. Oczywiście z jednej strony zdaję sobie sprawę, że zmienia się jakby historyczna postać Kościoła, przynajmniej w cywilizacji zachodniej, chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo jest oparte o dogmat wcielenia. To znaczy, że odwieczny Syn Boga, Słowo Boga pojawił się w ludzkiej historycznej postaci. Bóg, który jest niezmierny, poddał się jakby miarom historii, czasu, człowieczeństwa. I tak samo w taki sposób też analogicznie działa Kościół, że on, jego sposób funkcjonowania też się zmienia. No, mam na myśli to, o czym prorokował wielokrotnie błogosławiony Antonio Rozmini. Zajmowałem się nim kiedyś, to też jest przykład człowieka, który bardzo wiele wycierpiał ze strony różnych instytucji kościelnych, pozostając zawsze człowiekiem, który kocha Kościół, jest zawsze pokorny wobec niego. Nawet został potępiony 40 tezami przez Święte Oficjum, a po ponad 100 latach całkowicie zrehabilitowany i jest błogosławionym Kościoła katolickiego. Ja nawet kiedyś napisałem taki tekst Święty Heretyk. On mówił już wtedy, 150 lat temu,
że Kościół będzie potrzebował jakby zrzucić z siebie postać właśnie cywilizacji zachodniej, uregulowanej, pysznej, dominującej i będzie potrzebował wrócić do postaci, w jakiej żył w trzech pierwszych stuleciach, czyli do małych wspólnot i do tego, do syntezy wyznawanej wiary z radykalnym życiem. Że opowiedzenie się za Chrystusem będzie w życiu chrześcijan znów doprowadzone do ostatecznej konsekwencji, to znaczy do przyjęcia miłości Boga aż w wymiarze krzyża, aż do dawania świadectwa męczeństwa. O tym samym mówił też Józef Ratzinger w 1969 roku, tak zwane proroctwo Ratzingera, które coraz bardziej się już jakby przedziera do naszej świadomości. Wtedy też to były czasy, kiedy skończył się sobór, kiedy było duże entuzjazmu związanego z odnową, otwarciem się na świat. Wielu myślało, że to otwarcie się Kościoła na świat spowoduje, że cały świat niebawem stanie się chrześcijański i soborowy. Okazuje się, że potem przyszła zima Kościoła, że przyszła wielkie rozczarowanie, że nie tylko świat nie stał się wrażliwy na, powiedzmy, umizgi wielu ludzi w Kościele, ale wręcz w wielu miejscach sam Kościół pozwolił się sekularyzować. I do dzisiaj mamy tego poważne skutki. Kiedyś znalazłem wywiad z kardynałem Eichiem. Bardzo obserwuję tego człowieka. Wydaje mi się, że on ma dużo do powiedzenia w tej chwili. To jest prymas Holandii. Holandia była krajem świętych. Holandia była krajem, która dostarczała jeszcze dwa pokolenia temu największą ilość misjonarzy na świecie. W tej chwili z Holandii prawie, z kościoła w Holandii nie zostało prawie nic. Kościół kardynała Alflinka, kościół eksperymentów z katechizmem tak zwanym holenderskim po sobożej, deklaracją niepodległości ogłoszoną przez biskupów i świeckich po encyklice Humane Vitae Pawła VI. Rozmawiamy w dniu, kiedy kalendarz liturgiczny wspomina świętego Pawła VI. Nie? To właściwie kardynał Eich w jednym wywiadzie powiedział, ja należałem do tych ludzi, którzy doprowadzili do tej sytuacji w Kościele. Myśmy wierzyli, zwłaszcza po 1968 roku, że trzeba w ten sposób, że trzeba kłaść akcent na człowieku, że wszystko inne jest podporządkowane, Trójca Święta, Pan Bóg, Chrystus, święć, nadprzyrodzoność, że dziś najważniejszy jest człowiek, najważniejsze jest życie tutaj. Myśmy myśleli, że potrzeba przede wszystkim wsłuchiwać się w głos statystyk, socjologii, studiować szkołę frankfurcką, freudyzm, marksizm, żeby zrozumieć człowieka, żeby dotrzeć do układu nerwowego Ewangelii. Myśmy doprowadzili do takiego stanu, że dzisiaj w Kościele nie ma prawie nic. Potem ten kardynał Eich powiedział, dzisiaj właściwie najbardziej mnie pociesza, że widzę odtwarzające się małe grupy, małe wspólnoty młodych ludzi, którzy kochają Najświętszy Sakrament, odzyskują miłość do Najświętszego Sakramentu, szacunek do Matki Bożej i do comiesięcznej praktyki spowiedzi świętej. Jeszcze bym dodał do tego, jeśli by jeszcze kardynał Eich powiedział, że ci ludzie modlą się na kolanach, to ja już też byłbym szczęśliwy. Więc myślę, że to jest ta droga, droga wyjścia z tego kryzysu nie biegnie poprzez pracownie socjologiczne. Nie biegnie także poprzez wielkie debaty, organizowanie kolejnych konferencji na temat interpretacji, interpretacji, reinterpretacji. Zresztą Józef Ratzinger przestrzegał wielokrotnie przed tak zwanym chrześcieństwem papierowym, to znaczy, że jedyna rzecz, która nam wychodzi, to jest produkowanie ogromnej ilości zapisów, sympozjów, konferencji, mnożenia, komentarzy, prowadzenia debat i dyskusji, które potem oczywiście są drukowane, tego nikt nie czyta, a gdzieś z boku pozostaje to, co jest najistotniejsze dla każdego chrześcijanina. To znaczy wiara tego człowieka, który
przecierpiał straszną mękę na krzyżu i potem został pochowany i byli świadkowie jego śmierci. I on zmartwychwstał, żyje. I on okazał się Synem Boga. I wiara w to, że ten prawdziwy Syn Boga jest Chrystusem, czyli Mesjaszem. Jest jedynym Zbawicielem dla każdego człowieka. Że głoszenie dzisiaj Ewangelii jest o wiele ważniejsze niż prowadzenie jakiejkolwiek debaty, budowanie dialogu, zarzucanie mostów i wiele jeszcze innych tych mitycznych słów, wytrychów, które w ostatnim czasie zrobiły wielką karierę w Kościele, można byłoby wymieniać. Debatujemy, dyskutujemy, spotykamy się. Ludzie się gubią. Ludzie się gubią, jak widzą szkockiego biskupa, który uczestniczy w Ramadan, we mszy modlitwie muzułmańskiej i potem na końcu głośno barytonem swoim potwierdza amen. I muzułmanie się cieszą, w tym momencie katolicki hierarcha przeszedł na naszą religię. Ludzie się gubią, kiedy widzą jakiegoś innego hierarchę, który przynosi na ręce kwiatów i składa na ołtarzu buddyjskim. Ludzie się gubią, kiedy widzą właśnie takie festiwale dowolności, kiedy właściwie nie wiadomo, czy ma jeszcze znaczenie to, że jesteś wyznawcą Chrystusa, czy jesteś wyznawcą rycerzy Jedi. Ważne, żebyś był nowoczesny i dobry. Tak jakby Ewangelia już straciła na aktualności. A rzeczywiście, to od czego zaczęliśmy, rzeczywiście budzi trwogę takie coś, co wychodzi z duńskiego stowarzyszenia biblijnego. Dlatego, że to daje nam do myślenia jakby nabieranie przekonań czy pojęć o chrześcijaństwie miało już przypominać uczenie się pojęć o życiu po zajęciach w prosektorium. To, co często się robi z Pismem Świętym, czy z innymi źródłami naszej duchowości, czy z liturgią, czy z naszym przepowiadaniem, przypomina właśnie zajęcia w prosektorium. To jest już podejście do czegoś, co wydaje się już martwe. Więc ja myślę, że w tych miejscach Kościół przeżyje i tu widzę przyszłość Kościoła, jeśli Kościół będzie stanowił środowisko ludzi, którzy uwierzyli w Boga żywego, w Chrystusa zmartwychwstałego i w to, że Chrystus żyje w sakramentach, w przepowiadanym kerygmacie i w świadectwie wiary, nierozerwalności małżeńskiej, dziewictwie, celibacie, w tych wszystkich znamionach, które decydują o wyjątkowej oryginalności chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo jest po to, żeby dawać ludziom znaki, świadectwo o tym, że jest życie wieczne, czyli to jest nadprzyrodzoność, a to jest przesłanka najbardziej zagrożona dziś. I oby tej wiary było jak najwięcej i obyśmy się na kolanach, tak jak ksiądz profesor mówił, o to wszystko modlili. Bardzo dziękuję księże profesorze, z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.